czy nie mógłby dróg zamówić koparkę, żeby przyjechała i wykopała ten rów? Przecież to by było prostsze. A ja im wówczas wytłumaczyłem jedną rzecz, że żeby koparkę, to musiał tak, albo leśniczego poprosić, żeby koparka przyjechała gdzieś na Zlutowic na przykład, czy te 25 km przynajmniej, musiałaby jakoś koparka przyjechać. Musiał przynajmniej dać na paliwo, albo w jakiś inny sposób załatwić, albo innym pracą zrewanszować się za to, że koparka przyjedzie i popracuje trochę. A, ale przecież w gruncie rzeczy dziewczyny wpadły na coś, co przecież normalnie funkcjonuje w naszym życiu codziennym. Czyli mamy wykonać określoną pracę, więc albo tą pracę wykonamy ręcznie, własnymi siłami, albo skorzystamy z czyjejś pomocy, albo tą pracę zmechanizujemy. Za każdym razem taka sytuacja występuje. Ale patrząc teraz od drugiej strony, cała drużyna, 20 osób, mieli do wykopania, no nie wiem, to może 10 metrów rowu w ciężkim terenie, nie przeczę. Dziewczyny przekonały się, że to wcale nie jest lekka praca. Musiały pracować kilofami, łopatami. Pojawiły się odciski na dłoniach. Czyli mogły jednocześnie docenić wysiłek fizyczny każdego, kto wykonuje podobną pracę. Ocenić to. To jest jak z grą na gitarze. Uczę się grać na gitarze, wiem, ile muszę pracy włożyć w to, żeby nauczyć się pierwszych trzech akordów i zagrać pierwszą piosenkę. Jeżeli ja potem oglądam kogoś i słucham kogoś, kto gra na tej gitarze, to potrafię ocenić, bo wiem, ile ja pracy musiałem włożyć w to, żeby się tego nauczyć. Nawet jeżeli nie jestem wirtuozem, ale wiem, ile to pracy kosztuje. Tylko tak czy owak mówisz o pewnej sztuce dobrej roboty, natomiast operacje Bieszczady 40 na przykład, to były zaplanowane stanice, część z nich były podlegały ministerstwom resortowym, branżowym. I w dużej mierze przyjeżdżali również ludzie, którzy niekoniecznie tego ducha harcerskiego rozumieli, nie byli, krótko mówiąc, takimi instruktorami jak ty. No więc chodzi mi o to, czy ty miałeś taki szerszy ogląd oprócz Nasicznego i oprócz Wołosatego i oprócz jeszcze kilku miejsc w Bieszczadach, gdzie byli rzeczywiście rasowi instruktorzy, którzy ten teren właśnie wykorzystywali do uczenia tych harcerzy, nie wiem, mężności, wartości pracy i tak dalej, szacunku dla innych, współpracy. Czy jak, no, odwiedzałeś inne stanice, miałeś jakieś... No, jeździłem z tą gitarą, bo mnie zapraszano, więc jeździłem z gitarą, a przede wszystkim bywałem na miejscach, na spotkaniach, na tym, ale byłem też zapraszany, przy okazji zawsze rozmowy się prowadziło, więc to... I wszędzie podobnie to postrzegano i podobnie realizowano, jeżeli był dobry instruktor, niekoniecznie komenda, ale był dobry instruktor, to potrafił te elementy pracy wykorzystać, praca wychowawcza w gruncie rzeczy. No co to? Praca w lesie. No, szli pracować do lasu, na czas musi być punktualnie, bo ten czas był liczony, więc to kwestia była, ta drużyna, która szła do pracy, miała jak najdalej szła pierwsza na śniadanie u nas na przykład, więc to nawet w ten sposób żeśmy organizowali czas i oni wiedzieli, że oni muszą zdążyć, muszą być punktualnie. Ja, pracując w biurze konstrukcyjnym, minutę spóźnienia na karcie zegarowej to było, no musiałem pisać usprawiedliwienie, bo się spóźniłem minutę. A to, że się tramwaj, że tramwaj na czas nie przyjechał, że to nikogo to nie obchodziło. Ja miałem minutę spóźnienia. Oni, czyli uczyliśmy się dyscypliny, przygotowania do tej pracy, mieli przeszkolenie BHP, odpowiednie wszystko. Czyli te procedury, te myślisz, że we wszystkich stanicach tak było? Ja nie wiem, jak na co dzień wyglądała praca w innych stanicach, ale musiała wyglądać podobnie, bo jeżeli ktoś szedł do pracy w lesie, czy przy jakiejś innej pracy, za każdym razem musiał być przeszkolony, mieć przeszkolenie BHP. Jak ono wyglądało, to ja wiem na tym, już nie chcę przytaczać, co Gajowy mówił do harcerzy. Niemniej to przeszkolenie było proste, czy umiejętność posługiwania się chociażby siekierą. I to, że łamali czonki, bo przecież nie umieli rąbać i nie potrafi rąbać drewna na opał i tak dalej, to trzeba było też przeszkolić w prostych sprawach. Bogdan się denerwował, mój instruktor techniczny się denerwował, że mówi 10 toporków, nagle wszystkie czonki połamane. Ja mówię, Bogdan, to zrób im przeszkolenie, jak się rąbie to drewno na opał, żeby wiedzieli, przestaną łamać te czonki.
No więc o tym, że mam ich szkolić, po jak się robi drewno. Ja mówię, przecież oni są wychowani na koloryferach, a nie na piecach. On tego nie rozumiał, nie? Że to są pewne umiejętności, które się nabywa. Ja w dzieciństwie musiałem rąbać, więc ja wiedziałem, że muszę na krawędzi pięka położyć, uderzyć i ten. Ktoś inny tego nie wie. Jak tego, a to chcesz powiedzieć, że w takim razie krytyka harcerza była nieuzasadniona? Harcerzy Bieszczada? Oczywiście. Jeżeli ktoś patrzył na to z zewnątrz, to mówi tak, o, jadą harcerze, mają dopłacane, prawda, mają dobrze, namioty rozstawione, wszystko, prawda, tu żarcie jest i co tam, trochę popracują, udają, że pracują. Każdy, kto z boku na to patrzy, może na to patrzeć, tylko czym w gruncie rzeczy jest harcerstwo? To jest organizacja wychowawcza, my wychowujemy przez różne elementy. To, co my mówimy o dużych sprawach, o dużych pracach? Mówię do chłopaka, mówię, wiesz co, on, aha, bo się kręcił, mówi, że chętnie by coś zrobił, bo on tam po ciszy, po obiedniu, nie chce wyspać, po południu, jak są jakieś tam zajęcia, to on by chętnie coś zrobił. Mówię, dobra, trzeba zrobić daszek nad obieralnią do ziemniaków. Miejsce już jest przygotowane, cztery słupy już są wkopane. Mówię, tylko musisz odpowiednio nachylenie dachu zrobić, żeby to, jak będzie trzeba słupy przyciąć, to przytniemy. Nie. No i dobra, ale jak to nachylenie dachu zrobić? No to połóż poprzeczkę na tych dwóch słupach z tyłu, na tych dwóch słupach połóż poprzeczkę też z przodu, położysz deskę, zobaczysz, czy jest spadek odpowiedni. No ile? Ja mówię, no 10-15 stopni musi przynajmniej być, żeby ta woda schodziła. Nie wiem, czy 10-15 mu powiedział, ale powiedzmy, że tyle. No to położył poprzeczkę jedną, położył drugą. Położył deskę, no i co, jest spadek? No jest. Ja mówię, no to zdejmij to teraz, to trzeba to od początku wszystko przybić, te poprzeczki te przygotować, uciąć odpowiednio. No to on złapał za poprzeczkę, szarpnął poprzeczkę ze słupów, deska mu na głowę spadła. Ja mówię, no widzisz, trzeba odwrotnie, najpierw zdjąć deskę, a potem poprzeczkę. Takich prostych też się śmiejesz, ale uczenie przygotowania tej pracy, przemyślenia, wykonania, to nie jest tak, no idzie, to jest jak w zabawie w zuchach, nie? Jest logika, logiczny ciąg. W zabawie musi być. I takim przykładem namacalnym przecież, który się podaje, to gdzieś tam w książkach ja był też podawany, dzieci bawią się, zuchy bawią się w strażaków. No i jadą, jest pożar, jadą gasić pożar, prawda, gaszą pożar, a potem instruktor siada i mówi, a dzieci, teraz zrobimy sikawki. To jest podobnie, nie? Powiem, no dobra, idź się kopać rów, ale oni powiedzą, dobra, ale gdzie są narzędzia? No, muszę te narzędzia mieć wcześniej przygotowane. Za każdym razem się czegoś uczymy. Jeżeli nawet ta praca w lesie przy porządkowaniu terenu, czy przy porządkowaniu drogi stokowej, czy chociażby taka robota, już nie mówiąc o pracach, które były zaplanowane, leśniczy to przygotował, narzędzia przygotowane, wszystko, gajowy, który za to odpowiadał, za ten odcinek pracy, ale przecież jest noc. Nie, przychodzi do nas leśniczy i mówi słuchaj, mówi ten, burza była, woda poszła ze stoku, zawaliło drogę. Czyli kamienie, glina poleciały na drogę, zawalona droga, trzeba to przekopać, przecież rano musi być droga przejezdna. No to poszedłem do chłopaków, mówię, chłopacy, idziecie? Tak, duchu komendancie. I w nocy, prawda, żeśmy ryli drogę, żeśmy odkopali drogę, bo droga powinna być przejezdna. Wystarczyło w nocy, ktoś by jechał, no przejazdu nie ma. Potrzeba, coś tam, no można to na różne sposoby tłumaczyć. Zatkane w innym przypadku są przepusty, przecież pod przyjazdem, jak się z drogi zjeżdża gdzieś tam do lasu, na drogę stokową jest przepust. Glina zawaliła,
zamuliło całe przepusty, trzeba było to przepaść, bo woda lała się ze stoku do rowerów pełen i woda szła przez drogę. Jest takich sytuacji, gdzie trzeba wykonywać prace, które w zrozumieniu harcerzy były czasami potrzebnymi, koniecznymi.